Sponsoring tytularny Nice pierwszej Ligi Żużlowej to przykład jednego z najdłuższych w Polsce sponsoringów tytularnych rozgrywek. Podpisaliśmy umowę w grudniu ubiegłego roku na kolejny 6. rok, ale stwierdziliśmy, że ze względu na tak długi okres czasu, kiedy jesteśmy sponsorem tytularnym tych rozgrywek, to warto byłoby przygotować takie podsumowanie tego 5-lecia. Udało nam się porozumieć z dyrekcją targów Ptak Warsaw Expo i przy okazji największych targów motorowych w Polsce, Warsaw Motorcycle Show, mamy okazję promować sport żużlowy, bo chcemy też pokazać, że żużel jest częścią pewnego szerszego świata. Myślę, że od przestrzeni tych paru lat, od kiedy tutaj w sumie Nice, że tak powiem, zaczęło wspomagać, no dużo się zmieniło. Generalnie wizerunek w ogóle całej Ligi Żużlowej się zmienił, tak? Wyszła telewizja i naprawdę wyraz i środowisko tego sportu naprawdę pięło się w górę. Większe zainteresowanie ze strony kibiców, większa oglądalność tych meczy, więc ten okres uważam za świetny postęp, jeżeli chodzi o sport żużlowy. Na pewno to się rozwija w dobrym kierunku i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jest tu się z czego cieszyć. Myślę, że jakąś tam cegiełkę swoją do tego wszystkiego przyłożyliśmy, a dzisiaj chcielibyśmy uhonorować najlepszych zawodników, działaczy, trenerów 5-lecia w Nice pierwszej Lidze Żużlowej. To cieszy zobaczyć, że zawodnicy, którzy jeździli kiedyś u nas, też się złapali w tej pierwszej 20. Poziom wzrasta tej ligi, bo na pewno nie ma słabych drużyn, patrząc na składy każdego zespołu. Są lepsze mecze, bardziej widowiskowe, bardziej ciekawe i o punkty jest niełatwo. Myślę, że te 7 drużyn jest naprawdę na dosyć zbliżonym poziomie. Na pewno nie będziemy świadkami ligi żadnych 2 czy 3 prędkości. Myślę, że wszystkie drużyny mają dzisiaj szansę na play-offa. Junior 5-lecia Nice pierwszej Ligi Żużlowej, a także miejsce 6. w kategorii zawodnik 5-lecia. Nagroda specjalna Lokomotiv Dowgakus. Gratulujemy. Nagrodę specjalną 5-lecia Nice pierwszej Ligi Żużlowej otrzymuje pan Marian Kmita. Pan Marian Kmita, dyrektor programowy sportu Telewizji Polsat. Dziękuję w imieniu szefa, w imieniu całej redakcji. Obiecuję, że będziemy robić, żeby żużla było więcej, żeby ten żużel był pokazywany jeszcze lepiej. Zapraszamy, Norbert Kościół, zawodnik 5-lecia. 648 punktów. Norbert, serdeczne gratulacje. Gala podsumowująca 5 lat obecności firmy Nice w pierwszej Lidze Żużlowej to dobry pomysł? No na pewno, tak, na pewno. Przy okazji tak dużych targów myślę, że na pewno jest to raz, że fajny temat, drugi, że no jakaś też promocja, tak, no bo przy takiej dużej liczebności ludzi odwiedzających na pewno ma to swoją rację bytu. Ten wkład, który firma Nice tutaj daje na klub żużlowy, czy sport żużlowy ogólnie, a więc to widać zaangażowanie i dzięki temu myślę też prestiż rośnie ogólnie całej pierwszej ligi, a więc no, chwała im za to, że są z nami, mam nadzieję, że będą długo.